niemal 123-letnim okresie, ponad 123-letnim okresie niewoli. To właśnie około godziny 18 na dworzec kolejowy w Krotoszynie wkroczyli ochotnicy z pociągu pancernego nr 11 Poznańczyk i rozpoczęli wyzwalanie najważniejszych obiektów w Krotoszynie. I w tym samym mniej więcej czasie ochotnicy pod dowództwem wachmistrza Władysława Rybakowskiego sposobem opanowali koszary krotoszyńskie oraz znajdujący się w nich arsenał.
aby bronić polskości tej ziemi, aby o tą polskość walczyć. W środku cmentarza w Krotoszynie przy Raskowskiej stoi kapliczka mauzoleum Franciszka Sowińskiego. Chcemy zebrać wszystkich spoczywających na naszym krotoszyńskim cmentarzu, ale i tych, którzy byli naszymi przodkami, naszych dziadków, może ojców, pradziadków, którzy walczyli o polskość. I w ten wieczór rocznicy zrywu w Krotoszynie chcemy modlić się, aby Polska była Polską, o polskość naszej ojczyźnie. Mieszkańcom gminy Krotoszyn szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego.